Wystawa prac inspirowanych twórczością Marii Wnęk kończy realizowany przez Fundację Nowe Kierunki projekt zatytułowany Małopolskie portrety Maria Wnęk – świat malowany duszą kobiet. W konkursie plastycznym wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami z terenu całej Małopolski. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy związanej z badaniami terenowymi i udostępnianiu różnych materiałów na stronie internetowej przyszedł moment, w którym możemy podsumować realizację całego projektu, ponieważ finałem była wystawa, taki był plan na samym początku i udało się to faktycznie w dniu dzisiejszym zrealizować. Sami byliśmy zaskoczeni ilością prac i mnogością różnych elementów i faktur, które pojawiały się na tych pracach, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak można zainspirować się pracami Marii Wnęk. Partnerem projektu było Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Jesteśmy bardzo dumni, że zostaliśmy wybrani jako partner. Może dlatego, że my od wielu, wielu lat współpracujemy z lokalnymi środowiskami osób z niepełnosprawnościami. Mamy też takie przekonanie, że mamy potencjał, który jest bardzo interesujący i możliwy do wykorzystania właśnie przez osoby z niepełnosprawnościami. Ale to, co dzisiaj widzimy na wystawie, jest taką ilustracją wrażliwości ludzi, wrażliwości osób, które mają może czasami utrudniony kontakt z otoczeniem, ale są niewątpliwie wrażliwe na piękno, na sztukę. Jury, które miało zadanie wybrać zwycięzców i wyróżnione prace, stanęło przed bardzo trudnym zadaniem. Bardzo pięknie wybiły się na tle różnych ośrodków trzy. Był to ośrodek Nowosądecki, czyli środowisko w Dom Samopomocy w Nowym Sączu, który przede wszystkim przygotował bardzo piękną historię tkaną nicią, bo to są hafty, które możemy podziwiać, oraz prace malarskie. Kolejny ośrodek z tego terenu to jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy Zdroju, który przygotował bardzo piękne prace, przypominające trochę właśnie prace samego nawet Nikifora, bo są w takiej dosłownie konwencji przygotowane. Oraz fantastycznie zaskoczył nas tak malarsko ośrodek w Bochni, czyli Środowiskowy Dom Samopomocy właśnie w Bochni, który przysłał bardzo piękne prace z pejzażami wiśnickimi, bocheńskimi i tych wszystkich malowniczych okolic. A jak dodaje Elżbieta Gruca ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu, sztuka ma olbrzymie znaczenie terapeutyczne. Duże znaczenie terapeutyczne. No, wyzwala ich jakby pomysły, rozładowuje emocje, uspokajają się przy tworzeniu, no i cieszą się z efektów wykonania danej pracy. Tego typu warsztaty odbywają się u Państwa? Tak, odbywają się u nas warsztaty manualne. Jest hafciarstwo, jest rysunek, jest właśnie malowanie akrylami. Także różne formy plastyczne jak najbardziej. Realizowany przez Fundację projekt miał przybliżyć i przypomnieć postać Marii Wnęk. Dzięki temu projektowi udało nam się trochę odkopać ją z takich archiwalnych różnych pozycji i pokazać szerszej publiczności, przypomnieć jej biografię oraz wskazać, że jest dość znaczącą taką nikiforystką, jeżeli chodzi o sztukę nieprofesjonalną, bo faktycznie w większości muzeów światowych jej prace są w kolekcjach. Bardzo duża kolekcja jest w Muzeum Śląskim, no i duża kolekcja oczywiście w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Ja pamiętam panią Marię Wnęk, pamiętam jak zaglądała do Nowosądeckiego Muzeum. Wtedy jeszcze siedziba główna znajdowała się przy ulicy Lwowskiej 3. Pamiętam ją, pamiętam jej problemy zdrowotne, ale też pamiętam, jak ona odnosiła się do nas, do sztuki. Miała lepsze i gorsze momenty w twórczości. Choroba no niestety postępuje, ale ja jednak ją zapamiętam właśnie tak, jako niewysoką, miłą panią, która no w różnych okolicznościach do nas zaglądała. A wystawa jest prezentowana w budynku ratusza w miasteczku galicyjskim.